To już za nami kolejny sparing. Kolejny niestety przegrany. Jest się czym martwić? Zawsze z przegranych meczów trzeba się martwić, ale myślę, że możemy wychodzić z podniesioną głową z tych, jak można powiedzieć, z tych sparingów. Są to rywale klasowi i myślę, że nie powinniśmy się tutaj niczym wstydzić. No, my jesteśmy też również na innym etapie przygotowań, więc to też może wpływać troszeczkę na naszą grę, ale myślę, że nie mamy czego się wstydzić. Wittoru z trenerem George'em Hadzim, to jest jakaś taka dodatkowa motywacja, żeby zagrać no, lepiej z tą drużyną? No, na pewno, no, jeśli są przeciwnicy, którzy niebawem będą startować w kolejnej fazie Ligi Europejskiej, wyżej niż nasze niektóre notowane drużyny, to polskie ekstraklasy, no to naprawdę jest to jakiś dodatkowy impuls motywacyjny, żeby reprezentować się jeszcze lepiej. Mateusz, za tobą kolejne 45 minut, jakbyś ocenił swoją grę? No jeszcze jest sporo do poprawienia, ale cieszę się, że ta rywalizacja jest tam, można powiedzieć, gdzieś ciągle otwarta. Będę walczył, tak powiem. Jak się układa współpraca z nowym trenerem bramkarzy? Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Jak to każdy trener ma, każdy nowy trener lub inny trener ma zawsze swój warsztat i również warsztat trenera Przemka jest bardzo, bardzo pozytywny, bardzo, bardzo ciekawy dla bramkarzy. Wszystko się okaże później, jakie będą tego rezultaty. Czyli jak Mateusz Oszmajenc powalczy o bluzę z numerem 1? Tak, jak zawsze. Będę się starał, oczywiście.